Malosik, dzień dobry. Witam serdecznie. Nic. Próbujemy dalej. Króciutki stream teraz. Z godzinkę może. Siema Kubuś. O, do roboty. No, także streamek będzie króciutki. Wieczorem na pewno się odpalimy. Z godziczkiem. Także Kubuś, nie wiem o której kończysz, ale... Wieczorkiem będzie gotik. A na PS5 już się instaluje Demon Souls, nie? Będzie SL1 grane. Robimy to. No to idź, zrobić surowaczkę dobrą. The jewel is in the eye? O, to był dobry tip w sumie. Dobra, let's go. Lecimy z tym tematem. No, świetnie tej. Chodź tu, kurde. Ha. Dobra, wypiję jedną miksturkę. Nie, no dobra, retry robimy. Dobra, niech mnie zabije. No i załatwione. Nie zabrałem bomby dymnej. Słabo trochę. No ale to nic. Dobra. Jakoś sobie poradzimy.
One of the pitfall is a hidden path. O, to jest dobry tip. Czyli jedna z tych jabłków to jest ukryta ścieżka. Jesus. Jak to mnie denerwuje, że on w trakcie mojego ataku po prostu... Kurde no, nienawidzę jak on to robi. Już? No i po mnie. Nie, nie po mnie. Muszę szybko zwiewać. O, udało mi się. Siema, Plastek. Dzień dobry. Witam serdecznie, co tam u ciebie? No kurde, czemu nie mogę tego zablokować, nie? Dobra, załatwione. Właśnie wróciłem ze szlaku i ze szlaku. A, od szlaku się za zdjęcia będę brał, żeby do redakcji będę stać. A, spoko, do miłej pracki. A, orszak trzech króli, dobra, okej. Okay. My bad. Dobra, załatwione. Tutaj mogłem zeskoczyć. O. Dobra, przed tym się schowam. Okej, i zaraz go dorwiemy. Co, on nic nie miał? Żadnego przedmiotu? Ale lipa. Lepa. Ale ten level zaraz będę znał na pamięć, nie? Odwróć się. Dobra, to jest dobry sposób. O, tędy mogę sobie w sumie iść. Będzie ta smog bomba. Może to o to chodziło? Nie wiem, w sumie. To jest ta sekretna ścieżka.
Oh, come on, boy. Trzeba trochę się skitrać. Muszę być nieprzyjemnie. A bo tam jest ten niedźwiedź jeszcze, co jest ty? Niedźwiedź. Dobra, zwiałem niedźwiedziowi. Nie, niedźwiedź mnie goni. O, shit. Dobra, już po mnie. Albo i nie. Przespierdzielać przed niedźwiedziem. Niedźwiedź już przestał mnie szukać. Pytanie, czy przyszedł aż tutaj? O, jest tu. Dobra, załatwione. Miśko Largol. Aha. Wow. Młody, siema Maciek, witam serdecznie. Dzień dobry. Hello, co tam? A, po nocce. Do której byłeś? Pracy? A kurde. Shit. Coś te skoki mi nie idą dzisiaj. Łe. Co są za akrobacje dzikie. No kurde. Nie, to już wyspany pewnie, nie? Nice. Dobra, idziemy pod kunai. A co wy tam, a czym się zajmujesz ogólnie? Siema Nosferatu. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Co tam? Witam i zdrowie. Pytam. Tu jakieś muchy słychać w tym miejscu. Nie wiem dlaczego. Dziwne to jest. Wow. Nie. A, w kopalni soli. To jest mega spoko atmosfera tu. Dużo lepiej niż wczoraj, przedwczoraj. Wall kick. Okej. Nice. Jakbym tędy poszedł, na przykład. Dziś chwilka, małą chwilkę będzie streamek trwał, tylko wiesz. Bo mała ma drzemkę po prostu i... Także dzisiaj nie będzie długiego streama. Czy był grany, to znaczy od kiedy? Pytanie.
No, chwilkę graliśmy, tak, to prawda, no. Kurde, czemu on tak dziwnie łazi? On ma taki dziwny... Nie, nie było. Ej, dziwne jest to miejsce. Podejrzane. A, dobra. Siema, Nol. Siemka. Co tam? Jak tam? No, tak mniej więcej. Może trochę później. Tam muszę jakoś się dostać. Ale nie, bo zaraz, zaraz, zaraz. Trochę nie kumam. Ej, tu coś jest pod spodem. Aha, czyli muszę dołem iść. Dobra, czyli muszę. Zainstalowałem sobie Doom Eternal. Świetna gra, ale moja karta ledwo wyrabia. A co masz za kartę? No, na PSX-a. Jest, czeka. Jest i czeka. Jedyneczka. Moja ulubiona część to dwójka w ogóle na PSX-a. Zdecydowanie. I mówisz, że tak się poci na tym? Nie, jest jakaś zła karta przecież. Nie, a biorę pod uwagę... Tak, tak, ale biorę pod uwagę to, Nol, że jednak Doom Eternal to jest bardzo dobrze zoptymalizowana gra, nie? I lubię takich momentów w tej grze, nie? Fajny jest, no, jest naprawdę dobry. A, właśnie rozmawialiśmy o tym ostatnio, że właśnie się dziwiłem, że na PS5 jest Ray Tracing. Wygląda, jakbym mógł tędy przejść, nie? A mogę, czy nie mogę? Chyba mogę, nie? Zaraz, zaraz, czy mi naprawdę udało się przejść dalej? Na PS2 gram Nosferatu. Oczywiście wiesz, Original Silk Quality. No ja już jedną mam. Blasphemous. Musiałbym jakąś mini recenzję napisać tego Blasphemous. Czy ja mogę stąd wyskoczyć? Okładka świeżo drukowana, no dokładnie. Nie, ja myślę, że... W moim przypadku akurat jest to możliwe. Jeżeli passa się utrzyma, to jak najbardziej. O! Kurde, guys! Odpaliłem i od razu jest progres. O!
Ziemniaczki się gotują, widziałem. Nie wiem nawet dokładnie, co tam jest planowane. Siów jest na czacie? A nie wiem. Siów. Siów. Michał. Ostatnio jak tak krzyknąłem Rafał, to przyszedł. Udało się. Ale to Rafał. Nie wiem jak... Siów. Nie! 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 O, to wpadnę na pewno. Half-Life 2 to jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle. Half-Life 2 to jest taka gierka, która tak... Made me. As a gamer. Wiecie o co chodzi, nie? No to może dlatego. Ta gierka jednak, no... Była jednak pewną rewolucją w kilku aspektach, nie? Mianowicie, no, na wykorzystywaniu silnika gry, fizycznego gry do zagadek środowiskowych i do interakcji z otoczeniem. Też była rewolucyjna w aspekcie mimiki twarzy. Świetna mimika w ogóle twarzy była w tej gierce na tamten czas. Sposobie prowadzenia narracji. Naprawdę, w wielu rzeczach ona jakby przewróciła tak do góry nogami wszystko. Kamera cię irytowała w FPS-ie? Śmiesznie to brzmi trochę. Jest! Jest progres, guys! No nie wspominając już o tym mega, mega takim fajnym klimacie wschodnim, nie? Który no... Nie no, sztos, nie? Alosik. Nie graj z ogniem. No to sterowanie bardziej, bo w FPS-ie no kamerą sterujesz ty jednak, nie? Może ci na przykład kąt widzenia denerwować w FPS-ie, nie? Ale sama kamera, no to trochę... W tym levelu, nie? Będzie jakiś przegibany w ogóle totalnie boss, nie? Zobaczycie. Chyba, że ten na początku to był już boss, nie? Nie no, Half-Life pod tyloma względami jest mega dobry, że... Ja Half-Life'a w ogóle przeszedłem chyba z 15 razy, nie? Z 5 razy samemu, z 10 razy w koopie. Masz na myśli Far Cry'a 1, Half-Life'a 2 i Duma 3? Czy ty chcesz bana dostać? Ona się zestarzała najgorzej z tych trzech? Najlepiej się zestarzała właśnie. Far Cry 1 w ogóle, kiedy ostatnio grałeś, gościu? Far Cry 1 się tak zestarzał chamsko, nie? Że to jest po prostu aż... Aż do sądu to się nadaje. No Doom 3 może nie. Half-Life 2 się mega dobrze trzyma. Jak się Doom trzyma z tymi kanciastymi potworami?
do Alasik, zagraj se w Far Cry'a. Albo nie, nie graj, nie graj, nie rób tego, nie rób tego sobie. Bo ja sobie to odpaliłem po tylu latach i wziąłem się za głowę, mówię, o kurde. No co ty, on ma taki kierunek artystyczny, któremu ciężko się właśnie zestarzeć. Jego surowość sprawia, że mu ciężko idzie starzenie się. Ale ty to... No. Ja nie kumam, ej. Bardzo kontrowersyjne rzeczy tu mówisz, nie? No z tym Doomem trójką to jeszcze no... Okej, okay, nie? Może są na równi. Aczkolwiek się wyrównują tak... Jeżeli chodzi na przykład o światłocień, to jednak lepiej tam działa w tym Doomie, nie? To dynamiczne oświetlenie. Czekajcie chwilę. Ja nie lubię strasznie tej sterylności z Hell 2. No to powiedz, że ci się kuźwa art style nie podoba i art direction. Bo to może się nie podobać. A nie, że się źle zestarzała, bo nie zestarzała się źle. Obiektywnie patrząc, po prostu ta gra mega dobrze właśnie daje radę. Nie wiem, bardzo kontrowersyjne jest to, co powiedziałeś, ale szanuję twoje zdanie, bo ja mam też kilka takich kontrowersyjnych opinii o niektórych tytułach, które by niejednego rzeźniły. What took you so long? Huh? Tatsumaru? Is it you? So, Tenrai has turned you as well. Hold! I'm sorry, Tatsumaru. Tatsumaru! I cannot permit you to give that to Tenrai. I see. Half-Life 2 wygląda świetnie, poza tym grafika była odświeżona. No była. Nie no, Half-Life 2 wygląda naprawdę świetnie. Ja nie wiem, kurde, Alosik. Ale może ci się po prostu stylistycznie. Mi na przykład... Ten kierunek artystyczny nadany przez Wiktora Antonowa, który swoją drogą też pracował przy Dishonored, to bardzo widać podobieństwa. Na przykład te takie mechy w Dishonored mega przypominają te struktury kombinatu właśnie z Half-Life'a 2. I mi się mega podoba właśnie praca Wiktora Antonowa, który nadał jakby ten feeling Half-Life'owi 2 i też jest on odczuwalny właśnie w Dishonored. Przez to też bardzo lubię Dishonored z tego względu, właśnie tego wizualnego. Gameplay już naprawdę pominę, bo jest rewelacyjny, 10 na 10 dla mnie Dishonored, tak samo jak Half-Life 2. Aczkolwiek no wiem, że może się po prostu komuś to nie podobać. Dwójkę nie grałem. Dwójkę grałem tylko 15 minut, pół godziny. Także nie grałem długo, ale nie ciągnie mnie do tej dwójki. Pograłem trochę i nie ciągnęło mnie tak jak do jedynki. Ogólnie z jedynką też miałem ciężko, bo miałem chyba 4 podejścia do Dishonored jedynki. I za tym czwartym po prostu tak się wkręciłem w tę gierę, że to jest... Nie, naprawdę. I przeszliśmy ten level. Rozumiem, ten highway jest trochę przeciągnięty, aczkolwiek powiem ci wtedy na tamte czasy to jeżdżenie tym bugiem to był fun, to był mega fun, nie? Zresztą dla mnie nadal to jest fun, tym jeżdżenie tym boatem takim i tym bugiem. No ale te fragmenty w mieście no są najlepsze, to prawda. I jak stridery wchodzą, te na trzech łapach, jak kukają ci pod jakieś te, pod budynki. Zginają tak. A grałeś w epizody Alosik? Epizody są kozackie w ogóle. Zwłaszcza drugi. Godal loses half of his army. And Sekia
His advising council was taken hostage by the enemy within the limestone. Śledzi ktoś fabułę w tym tęczu? No, epizod drugi to jest sztos. Naprawdę, epizod drugi to jest mega sztos. Te animacje z tym dogiem, jak są zrobione, jak on walczy z tymi striderami, to jest majstersztyk. To jest poziom animacji w dwójce. Epizodzie drugim. W ogóle animacja tego doga to jest poziom Pixara, nie? To jest taki poziom animacji. Potem jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o Valve, to już totalnie sztosiarsko to widać w portalu dwójce, nie? No tak, no ten cliffhanger tam na końcu epizodu drugiego to jest padaka, nie? To prawda. No, ale Maciek, wracając do Dishonored 2, nie grałem. Na tyle, żeby w jakikolwiek sposób to oceniać. Ale wydaje mi się słabszy od jedynki. Tak na pierwszy rzut. Co my tu mamy? Musimy uratować konsula Sekio. Co to za Krypton? Jakiś devil. Diobły. W ogóle story w jedynce jest tak dobre. Tam jest tak dobre story. I do tego DLC, a zwłaszcza ten Knives of Dunwall, tak zarąbiście uzupełnia to story. Nie no, rewelacja. Ja uwielbiam Dishonored, naprawdę świetny tytuł. No polecam, jak tego nie zrobiłeś, no to mega polecam, bo jest super. Mega dobrze będziesz się bawił. Smacznego życzę. Co to jest za koleś, typiarka tu? No, ale czemu ona ma... A czemu ona używa stylu Azuma Ninja? O co chodzi? A, Tatsumaru ją szkolił pewnie. Wiesz co? Ja bym nol chciał, nie? Ale naprawdę, co oni by musieli zrobić, nie? Żeby zadowolić fanów, to... Dla wielu ten Half-Life Alyx to jest po prostu taki Half-Life 3, nie? Wiadomo, no nie jest to dokończenie fabuły, ale no...
Magda ma prawie 29 lat i ma swój ulubiony kubek, z którego tylko pije. Dostałem zjebę, że jej zabrałem. Wskoczyła, ty. Co za typiarka. No w ogóle taka odpalona jest bardziej. Dobra. Wracaj na miejsce warty. Zaraz ty skoczymy na głęb. Ona dziarę. Miała w sensie. Boję się tego wilka tam. Mega się boję. Sorry. Dobra, przeskoczę to jabłko. Na sapie w tej dziurze, nie? Ale to co to? Ja będę musiał tego konsula eskortować, czy o co tu chodzi? Bo ja nie za bardzo rozumiem. Widzę, że Eternala oceniłeś na 7 na 10. Siema Leon, witam serdecznie. Dzień dobry. Ostatnio tłumaczyłem, dlaczego oceniłem na 7 na 10. To jest bardzo dobra gra, aczkolwiek brakuje w niej takiej spójności, jeżeli chodzi o levele i jakiegoś takiego fajnego, wciągającego story. No wiadomo, że to nie jest tego typu giera, ale... A może bym musiał zwiększyć na 8 jednak, bo tam była... Tak jest z tym ocenianiem gier, że po prostu... Też zależy od moodu, jak ocenisz gierę, nie? W moim przypadku na przykład. Co tam, panie Leon? Odwrócisz się? Piaro? Ona się nie odwróci, ona będzie tak stała i stała. No, ona się nie odwróci, musi się... Oj. Dobra, musi załapać. Muszę się schować. O. O, zarąbioza. Gdzie ona pobiegła? Drewno porąbane, sprzątam i wróciłem pewnie do baru, bo znajomi nie chcą się widzieć. Myślę, że do baru ze znajomymi idziesz. Co, zapraszasz znajomych, nie chcą przyjść. Najgorzej.
Fuck. Zawsze możesz wpaść na streamka. Z gutika. Ninja Nosferatu z podziemi. Dokładnie. Gdzie ona jest? Siema, Larond. No pewnie. I zaklinowała się, nie? No, dzisiaj kroniki Krotoszyna. Oj, tych chyba nie chcielibyście poznać. Co? Jak się zablokowała chamsko. A nie wiem, tak jakoś. Trzeba trochę popchnąć. To trochę mnie tak kłąk zainspirował. Bo zaczął też pykać. Dobra, Nora. No i też trzeba to w końcu... W końcu... finiszować. Nie, w końcu trzeba to... Dobra, nieważne. Bo krew i wino czeka, nie? Kolejna duża gierka. Bo nigdy nie przechodziłem, a na początku grudnia wyszedł patch i to jest świetna okazja, żeby to ograć, nie? Także ten Archolos też trzeba jakoś, kurde, skończyć. Może do czerwca się uda. Ja zacząłem według Roya żeńskiego gotika, oprócz tego, że gra jest action RPG, nie jest to gotik, bo nawet gotik nie ma tak drewnianych emocji. Co to jest żeński gotik? Venetica, a to jest jakiś mod? A, taka nowsza. Po co sobie? O nie, nie, nie. Ile? Ile ich? W ogóle fajny level, podoba mi się. Nie! No to nowszy. Cholera jasna. Fajnie na pochodnie skoczyłem. O matko. Aha, okej. Okay. Ten jaki Wolverine. Wolverine! Jest smutni w ogóle wszyscy. Jakie sceny w ogóle? To jest. Karczuchy złamał. Złamała w sensie. Dobra, wystarczy. Powiem ci, że już wiem, co to znaczy średni RPG, a dobry RPG. Venetica i Mars Warlock
Są naprawdę średnimi grami, gdzie przygoda nie jest jakoś rewelacyjna. Gra ma mnóstwo głupot, no to takie stronie prowadowska. A kojarzę ten Mars Warlock, to jest jakiś ten, nie? Średniak taki. Lista gier planowane. Fallout Series, Wolfenstein Series, no dokładnie. No chciałbym chociaż, wiesz, jakiegoś Fallouta ograć na streamie. Też chciałbym sobie wrócić właśnie do Wolfensteina New Order, chciałbym tego New Colossus zagrać, bo nigdy nie grałem. Grałem w tego Youngblood z Zeniem na koopie, a nie grałem na przykład właśnie w tego New Colossus, nie? Te nowe Wolfiki są sztosiarskie, nie? To są tak dobre FPS-y. Tak? Nie, Larond. Mówienie, że Gothic to jest słaba gra, to jest nie fair trochę. To nie jest też rewelacja. To nie jest 10 na 10. Ja to powtórzę już któryś raz. Jakbym nie grał za dzieciaka w Gothica i bym go przeszedł teraz, to podejrzewam, że dałbym mu dwójce. Tak 7 na 10, tak 7,5 na 10. Jedynce możesz... Chociaż jedynka ma zarąbiste mroczne story, nie? I taki klimat. 7 to już jest dobra, moim zdaniem. Nie, to... O kurde, to nie są... Ludzie, niektórzy przesadzają, jadąc po tych grach, że to jest drewno, w które się nie da grać. No to kurde, to... Jak idziemy tym tokiem rozumowania, no to sorry. To granie po prostu w 70% retro to jest taki experience, nie? W sumie w G2 poledne było, no fajnie się grało. Nie róbcie ochoty. Dobra, będzie Archolos dzisiaj wieczorem przecież. Ludzie grają w takie drewna. To też jest drewno, nie? Ta gra to jest drewno fest, nie? Chyba tędy nie polecimy. Jedynka ma nieziemski klimat, dwójka trochę słabiej, a nadal są to niedłe gry. Owszem, system walki jest w nich drewniany, ale one mają swoje lata, a czas w miejscu nie stoi. Są gry, że tak powiem, dużo młodsze od Gothica i mają dużo bardziej drewniane systemy walki, a dużo cieplej się ludzie o nich wypowiadają. Także no. Tak, dokładnie, Larond. A też spotkałem się z wieloma opiniami u wielu ludzi, że klasyczne Tomb Raidery, te 5 pierwszych części, to są gry w obecnych czasach już niegrywalne. I to nie była odosobniona opinia, naprawdę. Że tak totalnie ślepo wszedłem, nie? Jakąś alternatywną drogę obrałem. No ale tak, no tak samo Residenty i Tomb Raidery, no to są niegrywalne gry przecież. Jak się mówi, że Gothic jest drewniany, no to to samo czołgowe sterowanie. A bardzo lubię klasyczne Tomb Raiderki akurat. Uwielbiam. Dwójeczka była przechodzona na streamie. Jakoś z 5 lat temu. No, tak z 5 lat temu przeszedłem wszystkie 5, nie? Mega dobrze się bawiłem. No, a na streamku była ogrywana moja ulubiona z tych klasycznych, czyli dwójka. Swoją drogą pierwsza giera, którą grałem na PlayStation w 98 roku. Na gwiazdkę. Do Playaka dostaliśmy. Platiniumkę właśnie Tomb Raidera dwójki.
To zależy od tego, czego się odkrywa. Oczekujesz w kasie graficznej, bo do trysków to rzeczywiście są niegrywalne. Jak patrzysz na odpowiedzialną istotę, to wiedzę znowu, ile nie ma. Wiesz co, obecnie gracze nie patrzą na grach element przygody. Dlaczego Tomb Raider, Montezuma, Baldury, przygodówki by tak lubiono? Przez świetną przygodę, którą czuliśmy. No, coś w tym jest. Ale jest sporo prawdy w tym, co mówisz. Bo właśnie chciałem przytoczyć God of War 4, chciałem przytoczyć Uncharted. Te gry, umówmy się, one są skierowane dla starszego gracza, nie? Przecież dzieciaki w to w ogóle nie grają. Jakby no ten trend no zmienił się. Także no, potwierdza to, co mówiłeś. Na streamie, tym gun. To tak. Dzień dobry. Nie, no oczywiście, że nostalgia robi swoje, ja absolutnie tego nie neguję. No ale to jest też kwestia no, podejścia, nie? Bo no, tutaj akurat no, my obracamy się w galaktyce retro, gdzie... No, my raczej tolerujemy drewniane sterowanie, jakieś po prostu bugi i w ogóle, nie? Także no trochę trudno się słucha, że... Ktoś, kto na przykład lubuje się w grach retro i gra w te gry retro, stare jak świat, po prostu przeróżne, mówi, że Gothic ma drewniane sterowanie. A zaraz właśnie tak jak pisałeś na przykład odpala klasycznego Tomb Raidera albo Resident. No to jest trochę śmieszne to jest. No tak, już odpalam. Biorę sobie urlop od wszystkiego na 3 tygodnie i odpalam. Ale prześlij mi tam trochę tysięcy. Tym gun. Sigil? A, że sigil w tym, w Planescape Torment. Nie no właśnie, nie no, powiem tak. Gothic ma okej fabułę, ale to nie jest jakaś fabuła wybitna, nie? Też nie lećmy za bardzo w tę stronę. Właśnie to jest to, co Laron napisał. To chodzi bardziej o tą eksplorację, o to poczucie przygody. O taką identyfikację też. Z bohaterem. O to bardziej chodzi. Totalnie nie wiem, gdzie tutaj iść. Tu jest jakieś przejście. Ja muszę się wrócić. Wrócić się muszę. Aha, to nawet nie widziałem. No, a wczoraj propos Mortiego to pograliśmy sobie trochę w High on Life. Fajna gierka, naprawdę przyjemna. Też niewiele zostało. Nie no, muszę się wrócić. Ewidentnie muszę się wrócić. Mapa jest tak nieczytelna, nie? A, to na pewno nie tu? A, ja muszę tutaj iść.
Gotyk to klimat, postaci, możliwości, które nam daje gra. Można wejść wszędzie, zabić większość postaci, ukraść każdego. Fabuła jest ciekawa, bo nie ma innej gry. Gdy trzeba się wydostać z kupu i odkryć wcześniej, że demon spowodował te bariery. Nie no, to, nie no, story jest fajne, naprawdę. To... Ale no też nie jest jakieś wybitne. Ale jest naprawdę fajne. Witam serdecznie, Piotrka 7714. Witam serdecznie w gronie kasztaniaków. Dzień dobry. Czy ty mówisz, nie buduj chaty tak blisko. Ile razy ja wam mam powtarzać, cukisyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Ja... Nie no, Mass Effect fabularny, to też to się kurde. Jak ja mam się tam dostać? Ktoś mi podpowie? Mam wskoczyć na tą belkę, co jest tutaj niżej? No dobra, jolo. Co to jest? Ta gra mi trochę ja, Shadowman kojarzę. Ale nie grałem za dużo. No i co, on tutaj jest tylko ten duch? No weź mnie, zostaw w spokoju, gościu. Nara. Co za typ ty. Tam jest jakieś jabłko. Właśnie, Shadowmana ktoś grał? Poleca ktoś ten tytuł? Bo tak w sumie to ja o nim nic nie wiem. Shit. No i jak? Polecasz? Nie polecasz? Ej, wiem co mam zrobić. Na belkę? Jakie tu trzeba skill jumpy robić, nie? Nie, w taki sposób tam nie wlecimy. Ale to chyba gierka, w którą gra się na ona na PC-cie wyszła w ogóle? Uff. Bo na PS1 to ona chyba za ciekawie nie chodzi, nie? Bardzo, bardzo ładnie ten, bardzo fajny jest ten level. Jak na tęczu. Naprawdę. W ogóle wygląda jakby... Spolszczenie polskie. Spoko. Fajnie, że ma spolszczenie polskie. Kiedyś musiałbym sobie sprawdzić. Jak ja zginę w tym levelu, nie? To się załamie. Ta muza naprawdę jest dobra, okej, w tym levelu. Nara.
A, ja tam nie wskoczę po prostu. Jedna wielka przepaść, tak? Tak. Czy to jest platforma? Bo już myślałem, że to jest platforma i że będzie po mnie, nie? Nie, 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 nie. Wolverine mnie zauważył. Nie lubię ich. Od jedynki ich nie lubię. Tych z pazurami, bo mam takie kombosy chamskie. Kurde, chyba pora sobie gulnąć coś, nie? Czy jeszcze nie? Nie, dobra, gulniemy sobie jedną miksturę. Gdzie leczonko. Jak ja nie lubię tych przepaści. A zaraz. Tutaj akurat jakieś przejście jest. No, ale podoba mi się, że robimy mega progres. Odpaliłem streamka na godzinkę, a robimy mega progres w tym tęczu. Mi to się akurat mega podoba. O! Na dół trzeba to zaskoczyć. Nie, no byłem tam na dole, ty. Czyli tutaj jest. Tu jest. Tu chyba musimy iść. Najgorsze jest to, nie? Że to jest jedna szansa. Spadniesz do dziury, jest koniec levelu, nie? Na tym polega trudność trochę tego tęczu. Że masz przepaści. Zawał serca. Gdzie ona jest? Po lewej będzie. A tu jest. Kiedy panie następna kontra? A zastanawiałem się, czy właśnie teraz nie odpalić, ale dłużej by mi... Robienie overlaya zajęło niż aktualne granie w tę grę. Czekajcie. Czy tu? No coś jest na dole. Przecież zabije się jak tam wskoczę, nie? Chyba. Czy po półkach skalnych jakieś trzeba tutaj? Tam jest przejście jakieś. Ale nie wiem w ogóle jaką odpalić, nie? Czy Hard Corps, czy właśnie tą Game Boyową Operation C? No witam Kubuś, co tam? Już z pracy wróciłeś? Hard Corps jest najtrudniejsza? Jasny gwint. Aha, spoko. No to fajnie. Dobra, przeżyłem. Ona śpi? A nie, to jest ta, co spadła przed chwilą. No, dobrze, Kubuś, jest progress fest. Jest tak dobry...
He also informs you that you will need to find a box of explosives to blast an opening. A, też przeglądasz Jersey Devil? No ja takie platformowy ostatnio mam takiego hypika. Jezus, tutaj też pękło to pudełko? Jaki dramat tutaj. Ma ktoś jakieś pudełko od PlayStation? Nie używa? Nie ma, siema Mariusz. Super gierka? No to super. Jak pamiętam, grałem w demko za dzieciaka. I to jest moje doświadczenie z Jersey Devil. To co, teraz fajnie, uratowałem go i co? I muszę uciekać, tak? Stąd, czy co? O! No, no na pewno ktoś, kto kolekcjonuje PS1, czyli Ćwikła albo właśnie Kudi. Bo schizo. Aha, okej, okay, Maciekiem. Smacznego plastek. Teraz trzeba stąd wyjść w jednym kawałku, nie? O, czekajcie. Patrzcie, leczonko tam jest, ale jajca ty. Co ona mi zrobiła za salto mortale, nie? O co tu kamen? Mamy jakby za dużo godzin w miesiącu i musimy odbierać niewolne, żeby nie stracić. No, wiadomo, że pracodawcy lepiej dać wolne po prostu, niż potem na nadgodziny płacić. Kurde, ale to żeście mnie tak trochę odsunęli. Wiecie, w co bym pograł? Na Playu 1C w Kingsley Adventure. Kiedyś też miałem demko tej gry, pograłbym w tę gierkę, nie? To Kingsleya. Ale to w cholerę hajsy jest warte, nie? A mnie widzi. Pieseł mnie widzi. Czekamy. Ło, pieseła mam już na dupsku. No, o to chodzi, nie? Czekajcie, muszę...
No, sorry, nie odmutowałem się. Jak sobie nohala wydmuchiwałem. What the hell? Wiedziałem, że to się tak skończy, nie? What? Nie mogę tam wlecieć? No o co tu chodzi? O, udało się jakoś. What? Co ten kamień tu robi? Box of explosives is in a prison cell. Muszę się wrócić tam, gdzie tego Gaugana uratowałem po explosives. No, że co? Że what? O, trudne pytanie. No. Jeżeli chodzi o te, co na streamach, no to ogólnie, dobra, powiem ogólnie. Pytasz ogólnie, ogólnie, no to ogólnie. Shadow of the Colossus albo Metal Gear Solid 3. Chyba Metal 3, jak na razie. No, chyba Metal 3. Czyli wracamy się po eksplozywy, nie? Jaki dramat, ty. Twoja, jaka jest? A też, no, nie ograłem jakoś super dużo tych gier na PS2, nie? Na PSX-ie zresztą też ich nie jest jakoś milion. Nie ma ich jakoś dużo. Aha, tu jest ten box, explosive box, nie? Dawaj to. Dobra, idziemy wysadzać. Tekken 5 albo K1, ale nie grałem szczególnie dużo na PS2. No nie, ja dla mnie Metal Gear Solid 3, nie 2. Tylko 3 właśnie. No i Shadow of the Colossus, nie? Mega kozak też. Szczerze to nie wiem, co bym musiał ograć, żebym zmienił zdania. Raczej pozostaną to
ulubione tytuły. I to nie wypał, ty. Jak to się wydarzyło tutaj? No na PS4 też ograłem, nawet na streamie ograłem. No. Czy to to? Chyba nie ta, to chyba nie ta ściana. Albo to? No nie, bo tu nie mogę tego podłożyć. A. Bardzo fajnie, fajnie jakbym oszczędził te itemy. The wall shatters, and the path to Tenrai's fortress opens. Just at that moment, a Shikigami strikes Sekiya. Ej, skipnąłem cutscenkę. Shit. Na YouTubie sobie obejrzymy zaraz. Co to za czarodziejka? Taki dosyć niezbyt wymagający ten bosik. My blood. No. It can't be. Now you've got eternity to apologize for what you've done. Dobrze, kolejny level. Kurde, ma fajne ocenki na tych. After the battle with Kagura, you return to Lord Goda to report the situation regarding the tunnel and about Sekiya. Lord Goda thanks you for your courage and decides to hold a strategy meeting with his men. He returns a few hours later. The plan is to first send you in to kill the leader from the inside. You must infiltrate the fortress and eradicate the enemies from within. A, tej deski nie mogę ze sobą zabrać. Tak powiem, dobra. Nie wiem, czy to nie będzie ostatni level czasami. Tak, to będzie ostatni level. Chyba.
Pewnie olbrzymi będzie. No. Tak myślałem. Jadłeś super rybną? I dobra. Co to za czary? Co to było? Dobra, wysadza się w powietrze. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek jadłem zupę rybną. Szczerze ci powiem. Chyba jakaś mina była na ziemi, że mnie tak szarpnęło. O, leczenie, zarąbiście. Co to było? To tak eksplodowało mocno. Dobra. Przejdę obok. Zupa rybna to mi się tylko z gotikiem kojarzy. Z tą miseczką taką zielonkawą. Z dwójki. Oh shit. W ogóle grałem Dungeons, które sobie nawet wypisałem na listę 30 gier RPG. Pierwsza gra, którą odsunąłem z listy, to wiem inną, czyli Secreta. Nie dość, że to nawet nie jest RPG, to jest to najbardziej chyba gówniana gra strategiczna, jaką grałem. Coś mi się kojarzy. Nazwa, ale... Nie no, rybki dobre. Filecik jakiś dobry, to jest noise. Nie grałem w Dungeon Keepera, ale wiem, że giera ma ogólnie status kultowy, nie? O, zarąbiście, drugie życie. Jaka muza, ty. Co to jest za Kung Fu Master? Chyba z nim bym nie chciał się... Powiedzieli, że beware, nie? O kurde! No ekran loadingu mi powiedział, że to nie są kurde przelewki z tymi typami. Ja
Jaka świetna muza jest w tym levelu. Tylko czemu dopiero w ostatnim levelu dobrą muzę dali? Dobrego dnia! Siema, Gohan. Nara, Kung Fu Meister. A myślałem, że to duch początkowo. Ale kurde, znowu duch? A to był Kung Fu Meister. Dobra, idziemy dalej. Let's go. Kolejne. Powinien się wyrywać z tych uchwytów i powinna być taka gra kombinacyjna, taki quick time event się załączać. Kung Fu Meister? O kurde, uciekam. W całej grze w ogóle muza z poprzedniej części, a w ostatnim levelu dali oryginalną. Niezłe asy. Nie no kurczę, wiecie co? Spoko, spoko jest ta część. Jest okej. Okay. Jest naprawdę okej. Okay. Jest feeling tych starych. Jest lepsza graficzka po prostu. Stare dobre tęczu. Ostatnio gram w takie rzędy, jak patrzę na dobrą grę, to aż ma się ochotkę. Jaka to muza jest dobra, ty! To jest! No jest dobra muza fest, nie? Nie, naprawdę te ostatnie levele są mega dobre, nie? Ten poprzedni też był świetny poziom. W ogóle forteca jakaś, nie? Czemu te armaty są zaznaczone? Co ja mam zrobić? Arabska ta muza trochę. W ogóle bardzo uwielbiam dźwięk darbuki. To jest taki bębenek. To ma taki bardzo, jakby to powiedzieć, płytki dźwięk. O, ktoś tu wstał. Zaraz wracam. To co jest? Co to jest? Stream. No tam. Wyspałaś się? Pójdziemy do mamuśki na chwilkę, okej? Ale... No. Dobra, zaraz wracam.
Dobra, skończmy to. Na chybko. To jest, to jest, to jest. To jest z tym grane. Czemu on tu idzie do mnie? Spokój się. Gościu, uspokój się. O, kolejny power up. Wrath of Heaven. To perform the Wrath of Heaven maneuver, press the circle button and... Co ja powiedziałem? Press the square button... Nie, square. Circle! Dobrze powiedziałem. And cross buttons simultaneously. A dlaczego mnie nie ostrzegli przed tym, że to mi całe HP zabierze? Co za gałgany, nie? Forteca trochę mi przypomina tą fortecę z Dark Soulsa dwójki. Tam, gdzie się w nocy śmiga. Sorry. Gościu spadł, nie? Co za jajca, ty. Masakra. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze trochę trzeba przejść. Nie, to jest pokraczne jakieś, pokraczne monstrum. On tu się zbliża, on idzie w tę stronę. Świetnie. No właśnie, wiedziałem, że to jest tego typu przeciwnik, który zionie ogniem po prostu, ma jakieś mega potężne ataki, nie? Bez sensu. A, seriously? Jeszcze trochę. Jeszcze kawałeczek. Serio? O. Dobra, tu chyba będę bezpieczny. A, to jest bomba. No, tam chyba nie skaczemy, bo to jest bomba.
Nie, tylko nie on. Czy ja dobrze idę? Chyba dobrze. No, no dalej. O, kung fu majstra widziałem na drugim planie. Chyba koniec. To będzie jakiś hardkorowy boss, nie? Ten raj. Ten raj. Jest to, co on. I knew you would come. And now that you have, I have no choice. I must kill you. Tatsumaru. I am on a mission. And you will not stand in my way. Czemu Tatsumaru jest zły? Nie rozumiem. How about this? You need more training. Don't run away from me. Jak ona to rzuciła, nie? O, ale ten Tatsumaru to nie jest chyba jedyny etap tylko walki. Ajajaj. Kurde, nie, no muszę się napić leczonka, bo mnie nie załatwi. Serio? I nic nie mogę zrobić, nie? Trochę lipa, nie? Dobrze, że miałem to drugie żyćko. Hmm.
You have learned much, Ayame. Tatsumaru. I thought Tenrai had turned you. Forget about me. You have a job to do. But I have so much to tell you. I'll be back. Oh. This is not good. O. Nie podobał Tatsumaru. O, skończyłem. O. Czyli co? Udało się ukończyć gierkę? A, czyli co? Czyli boss jest osobnym levelem? A, chyba to w sumie spoko, nie? Że aż tak nie przegieli. Czyli boss jest jakby osobnym levelem. Na ile godzin? W zależności co traktujesz jak przejście gry. Ja traktuję jako przejście gry po prostu scenariusz, przejście jedną postacią, nie? O kurde. Dobra. Ten level sobie zostawimy. Na następny raz, ale super progres dzisiaj był. 3 levele pękły, mega dobrze. Tak naprawdę sama końcowa została. Także... No. Dobra. Tak, ja będę kończył. Zapraszam wieczorkiem na Archolos. A tymczasem zapraszam do Zenia, bo Zeniu się odpalił. Gra w Tomb Raidera, fajna gierka, 2013, także dzięki bardzo, że wpadliście na tego krótkiego streamka, w sumie tak się delikatnie przedłużył. I zapraszam... Przepraszam, do Zenia. Momencik, żebym go dobrze wpisał teraz. No także trzymajcie się tam. Ciepłusienko. Bye, bye. Dzięki, że byliście.